Proszę Państwa, jak widzicie, rzeczywiście defilat, marsz rocznic składania wieńców i budowania pomników będzie bez liku i w najbliższym roku, jak sądzę, kolejny. Natomiast jestem z tego pokolenia jeszcze, które pamięta rzeczywistość sprzed roku 89, jak sobie chwilę przed początkiem naszego spotkania z Michałem Sysko rozmawialiśmy. No, mam takie déjà vu, to znaczy mam wrażenie, że jest tak jak wtedy, tylko postacie historyczne eksponowane w mediach, książkach i tak dalej są inne. Natomiast cały schemat jest bardzo, bardzo podobny. I żeby powiedzieć o głównym problemie, trzeba się będzie niestety cofnąć w historię troszkę głębiej. A główny problem, proszę Państwa, jest taki, że mamy dzisiaj do czynienia w Polsce z pomieszaniem i poplątaniem. To znaczy, te siły polityczne, które dziś najwięcej używają takich słów jak patriotyzm, niepodległość, naród i tak dalej, odwołują się często do tradycji, które nie robiły nic dla niepodległości w XIX wieku, a bardzo często hołdowały lojalizmowi wobec zawodów. Jak Państwo wiecie, w centrum Warszawy jest Rondo Dmowskiego, jest pomnik Dmowskiego, który zresztą został zbudowany w miejscu, w którym przed wojną miało zbudować dzielnicę Piłsudskiego. To Rady RPR-u i tu ukłony dla nich, dla którzy znali historię, wiedzieli co robią. Zobaczcie Państwo, że nikt nie informuje w biografiach Dmowskiego, nie informuje tego, że był posłem do rosyjskiej Dumy. No sorry, to żaden działacz PZPR nie miał na koncie czegoś takiego, prawda? Przecież on nie powinien przejść dzisiaj żadnej ilustracji w IPN-ie. On jest wykreślony albo dopisany, prawda, do listy wątpliwych postaci. No, proszę Państwa, to jest tylko fragment tego paradoksu. I proszę Państwa, gdybyśmy się dzisiaj zapytali kogokolwiek, i my sami tak myślimy o świecie, kto najczęściej używa wspomnianych tutaj już słów związanych z patriotyzmem, ojczyzną i tak dalej, i nanieśli to na podziały polityczne, no to wszyscy byśmy krzyknęli. Prawica, konserwatyści i tak dalej. A lewica ma do tego stosunek albo ambiwalentny, prawda, albo wręcz chłodny, w zależności od nurtu lewicy. Proszę Państwa, to samo pytanie zadali w końcu XVIII wieku, czy w XIX wieku, to odpowiedź musiała być dokładnie odwrotna. To znaczy, prawicą wówczas byli arystokraci. Arystokraci, jak Państwo wiecie, byli kosmopolitami. Tak? Wujek w Hiszpanii, prawda? Ciocia we Francji, stryjek królem gdzieś tam, prawda? I tak dalej. I proszę Państwa, była taka bitwa, mało kto dzisiaj o niej, burz francuskiej lewicy. Pamięta bitwa pod Walmi. Państwo wiecie, w czasie rewolucji francuskiej działo się wiele różnych rzeczy, no ale wojny z reguły nie wybuchają z powodów symbolicznych, ale z powodów pieniężnych. Otóż Francja niekoniecznie spieszyła się ze spłatą długów zaciągniętych przez monarchię. W efekcie powstała międzynarodowa koalicja, którą zresztą król Francji, dlatego gościnnie poprosił o bratnią internacjonalistyczną pomoc w celu przywrócenia, no, produkcie powiedzieć demokracji, i Komitet Obrony Monarchii. Na Francji, który poprosił o bratnią internacjonalistyczną pomoc. Ale proszę Państwa, rewolucja francuska, o czym dziś też za sprawą prawicy zapominamy, w zasadzie stworzyła cały wzorzec tego, co my dziś rozumiemy przez obywatelstwo. Człowiek stał się obywatelem i nabył prawa dopiero wtedy. Mało kto pamięta, że na przykład po raz pierwszy wtedy dziecko uznano za człowieka. Czy to nam się podoba, czy nie, przed rewolucją francuską dziecko, proszę Państwa, nie było uznane za człowieka. Było traktowane przez ludzi jako byt pośredni pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem. Nie z powodu cynizmu, tylko z powodu trudnych warunków życia i tego, że nie było żadnej gwarancji tego, że dziecko dożyje do dorosłości, więc nie warto inwestować. I proszę Państwa, oznaczało to także stworzenie po raz pierwszy wzorca patriotyzmu. Wcześniej, jeśli człowiek walczył, na przykład o Grunwaldę, to ginął w obronie dynastii króla albo feudała, któremu podlegał. Czasami pojawiały się jakieś takie formy przywiązania do okolicy, prawda?
Natomiast dopiero rewolucja francuska stworzyła pojęcie obywatelstwa i armia tam była armią najpierw ochotniczą, a potem armią z powołu. Tam służyło się z tytułu bycia obywatelem. I proszę Państwa, ta armia, choć była mniej liczna, gorzej uzbrojona i tak dalej, zmieniła skórę całej Europie, będąc pierwszą w historii taką armią, powiedzielibyśmy, obywatelską, kierującą się patriotyzmem państwowym, a jej symbolem była bitwa pod Waldii. I proszę Państwa, symbolem tej epoki była między innymi tak zwana czapka frygijska, noszona przez rewolucjonistów. To a propos historii związków zawodowych, to takimi prekursorskimi formami były właśnie w czasie rewolucji francuskiej organizacje tak zwanych sans-culottes. Sans-culottes, tak dosłownie, też to chodzi bez spodni, ponieważ nie stać ich było na kupowanie modnych paryskich spodni, które chodzili w ciężkich spodniach mało szlachetnego materiału. Byli najbardziej rodzinni rewolucjonistami. Właśnie często byli czarownicy, drobni rzemieślnicy i tak dalej. No jak Państwo wiecie, Francja wtedy zmieniała swoje barwy. Panarze połączenie królewskiej bieli, bo początkowo król popierał ekskursję, z kolorami miasta Paryża. Dlaczego Państwu pokazuję te banale? No dlatego, proszę Państwa, że bardzo niewiele brakowało, a mielibyśmy taką flagę. To był jeden z pomysłów na polską flagę. Dlaczego? A no, proszę Państwa, jak wiecie, Polska podlegała wtedy rozbiorom. Kto dokonał rozbioru? No dokonali monarchowie Europy. Czyją sympatię zatem budziła Polska? Budziła sympatię rewolucjonistów. Rewolucja francuska to jest jeden wielki akt sympatii dla sprawy polskiej, postrzeganej jako walka z wielkimi imperiami, z monarchiami, z despotiami, z feudalizmem, prawda, z wyzyskiem chłopów, także z kościołem i tak dalej. I proszę Państwa, w Polsce istniał klub Jakubinów, który odgrywał istotną rolę choćby w czasie powstania kościuszkowskiego. To jest tablica z Warszawy z 1952 roku. Notabene tym postaciom dzisiaj ulic nie chce odbierać, bo niektóre z nich mają dzisiaj ulice. Więc jakbyście zapytali Państwa jakiegoś entuzjastę polityki historycznej prawicowej w Polsce, co sądzi o Jakubinach? No powiedział, to są zbrodniarze, bo była gilotyna, prawda? Postępują kontrrewolucję w Wandei i tak dalej. Jak się Państwo zapytacie o Kościuszkę i powstanie, to na nią patrioci, słuszne postacie, o Kościuszki i tak dalej. Nie szkodzi, że Kościuszko dostał honorowy tytuł obywatela Francji od Zgromadzenia Narodowego. Że jak szukał pomocy dla dyszkowaną wybuchu powstania kościuszkowskiego, rozmawiał nawet z samym Robespierre. Tak? Jak się Państwo zapytacie o Kościuszkę, Kościuszko ok, Robespierre, Jezus Maria, tak? Zbrodniarz i tak dalej. I proszę Państwa, to jeden z licznych paradoksów, nie mogłem sobie przy tej okazji oczywiście odmówić przyjemności pokazania już nieaktualnego trochę banknotu, co pokazuje, że także w Polsce Ludowej ceniono Kościuszkę, prawda, jeśli jest coś, co łączy czwartą RP, trzecią RP, PRL, prawda, jest to Tadeusz Kościuszko, 500+, tak? Proszę Państwa, to jeszcze nie koniec historii z Kościuszką. Państwo, szczególnie Wasze pokolenie, które siłą rzeczy jest często obecne w przestrzeni elektronicznej, jak zauważacie zapewne, ta subkultura internetowa polskiej prawicy, obejmująca konserwatystów, korwinowców i tak dalej, jest zafascynowana amerykańskim południem. Tak wyraźnie, jak patrzy na historię Stanów Zjednoczonych, jak Państwo widzicie, czasami młodych ludzi o prawicowych poglądach, którzy mają gdzieś tam ornamentykę w postaci flagi Ku Klux Klanu, charakterystycznego krzyża. No to szczerze, że nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Z dwóch powodów. Otóż po pierwsze, każdy, kto zna historię Ku Klux Klanu, wie, że dwa tak zwane pierwsze Ku Klux Klany, to były trzy fazy rozwoju, dwa pierwsze Ku Klux Klany, proszę Państwa, nie tylko chciały wykluczenia czarnych, z czym utożsamiamy, nie tylko Żydów, ale także katolików. Odmawiały praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych katolikom, czyli także Polakom. Czyli jak ktoś ma tam plecaczek z flagą Ku Klux Klanu, a tu orła z koroną,
no to tak powiem. Znaczy, że system z gimnazjami się nie sprawdzi. Sprawdza się. Co więcej, proszę Państwa, mało kto w Polsce zna dokładnie biografię Kościuszki. Dlaczego Amerykanie do dziś kochają Kościuszkę? Czy wiecie, Stany Zjednoczone są z kolei krainą takiej poprawności politycznej, lewicowo-liberalnej. To one dopiero teraz w Stanach Zjednoczonych są podjęte po wydelegalizacji flagi południa w przestrzeni. Otóż, proszę Państwa, Kościuszko, oprócz tego, że był obywatelem honorowym Francji, przywódcą naszego powstania i tak dalej, był także bohaterem Stanów Zjednoczonych. No, Amerykanie przedstawiają swoją rewolucję w sposób taki bardzo zidealizowany, prawda, o takim właśnie francuskim stylu zryw ludu. No, tymczasem za ten zryw ludu Amerykanie całkiem solidnie płacili, a szczególnie solidnie oficerom różnych armii. No i tak Kościuszko, jako inżynier wojskowy, Sabel z roku kariery w Stanach Zjednoczonych. No, ale jak to pragmatyczni Amerykanie, to, że tak powiem, płacili wekslami. A, to znaczy, obiecali Kościuszce, że mu zapłacą. Kościuszko tych pieniędzy nigdy nie zobaczył. Ale w swoim testamencie przeznaczył pieniądze na wykup niewolników, którzy byli posiadani jego przyjaciela Thomasa Jeffersona. Jak trafnie kiedyś zauważył jeden z historyków, Thomas Jefferson miał niewolników, ale wiedział, że nie powinien ich mieć. I Kościuszko przeznaczył te pieniądze. Jak się Państwo domyślacie, Kościuszko no, odszedł z tego świata, a potem amerykańscy prawnicy zrobili tak, że nawet cen z tych pieniędzy nie poszedł do jakiego to jest niewolnika. No ale to zawsze warto dedykować, prawda, patriotom z planem, łączącym to z polskim patriotyzmem. I proszę Państwa, przez większość XIX wieku patriotyzm państwowy w Europie, odwołanie się do haseł wolności, niepodległości i tak dalej, było przypisane do bytu, które nazwalibyśmy lewicą. Ten byt był bardzo szeroki, on obejmował zarówno takich działaczy narodowo-wyzwoleńczych, romantycznych poetów w stylu Byrona, pierwszych socjalistów, pierwszych komunistów, rewolucjonistów i tak dalej. Taki szeroki konglomerat, w którym zresztą Polacy odgrywali rolę wręcz pierwszorzędną. No jak Państwo pamiętacie ze szkół, to jest cytat z papieża Grzegorza XVI z jego pisma dotyczącego powstania listopadowego. Podobne można znaleźć u kolejnych papieży dotyczące powstania styczniowego. Otóż tak umiłowane w Polsce powstania, ja sam chodziłem w terenie do podstawówki imienia powstania listopadowego. No i obecnie te powstania dostały jakby nową legitymizację. Oba, ale w szczególności powstanie stycznowe. Oba te powstania były potępiane przez papieży. Dlaczego? No dlatego, że po klęsce Napoleona powstało tak zwane święte przymierze, porozumienie europejskich mocarstw, legitymizowane przez stolicę apostolską, porozumienie mocarstw o różnych wyznaniach, w którym stwierdzano, że władza jest święta. W efekcie katolicki papież popierał prawosławnego cara przeciwko katolickim Polakom. No i tak dalej. No i ja sobie z tego czasu tak przejrzałem na przykład różne prawicową publicystykę na ten temat. No próby obejścia tego tematu, prawda? No wychodziło na to, że ci papieże to byli członkowie armii krajowej, którzy konspirowali. Co innego ogłaszali publicznie, a co innego myśleli prywatnie, co ustala się przy klawiaturze w Polsce w XXI wieku, prawda? Wiarygodny sposób. I proszę Państwa, zatem polskie powstania i kościuszkowskie, i listopadowe, a już w szczególności styczniowe, były powstaniami związanymi także z kasami wyzwolenia społecznego. Znaczy ta słabnąca polska szlachecka dostrzegała, że świat się zmienia, struktura społeczna się zmienia i że nie da rady odrodzić jakiegoś tam imperium jagiellońskiego w oparciu o potomków dawnych rycerzy. Choćby w czasie powstania listopadowego Maurycy Mochnacki i klub rewolucyjny, późniejsza emigracja, gromady ludu polskiego, które miały w zasadzie, dziś byśmy powiedzieli, socjalistyczny program, właśnie z uspołecznieniem
ziemi, to wszystko jest jakby kanon polskiej myśli niepodległościowej, powstańczej i tak dalej. Im większy radykalizm społeczny, tym bardziej żelny patriotyzm. To wszystko jeszcze wtedy było przeniknięte takim mistycyzmem na poły religijne, tak? w dobie romantyzmu. Tak samo, proszę Państwa, Wiosna Ludu, gdzie Polacy byli wszędzie. Na wszystkich barykadach Europy, no dziś oczywiście najpewniej kojarzymy to z Bemem, tak? Jego walką w obronie Węgier. Mało kto oczywiście gdzieś uznaje końcówkę kariery Bema, który trafił do Turcji, zmienił wyznanie, i tak dalej. I proszę Państwa, czy też tak zwana rewolucja krakowska a po Związku Zawodowym w 1846 roku, tak, gdy doszło równolegle jakby z rzezią galicyjską, także do powstania, którą główną rolę odgrywali górnicy z Wieliczki. Zapomniane dzisiaj zupełnie nic. No i proszę Państwa, jeden z najciekawszych aspektów, mianowicie powstanie styczniowe. Proszę Państwa, proklamowano wtedy rząd narodowy. Widzicie, na jego stępu gnieją słowa równość, wolność, niepodległość, no, które są dziś jednoznacznie jakby przypisywane do tradycji lewicowej. No i ten nurt działaczy powstańczych, który doprowadził do powstania, który stworzył ten rząd, nazwany był popularnie Czerwonymi. No i jak się Państwo domyślacie, była to także pewna kwalifikacja ideologiczna i kwestia gustu w noszeniu koszul, tak? I stąd jakby powstanie styczniowe, proszę Państwa, stało się w Europie, która pogrążona była w politycznej stagnacji po klęsce Wiosny Ludów, niemal symbolem. Rewolucjoniści z całej Europy ściągali do Polski. Ktoś tam nie walczył, proszę Państwa, jakby taki włoski rewolucjonista Eliasz Panelli, który był jednym z twórców anarchizmu w Europie. On był ochotnikiem powstania styczniowego, walczył tutaj i tak dalej. Notabene po tym powstaniu zrobił wielką karierę w Hiszpanii, pojechał do Hiszpanii i tam, nie znając ani słowa po hiszpańsku, w Andaluzji głosił ideę anarchistyczną. Mimo że nie znał tego słowa, to jego płomienne przemowy tak bardzo poruszały wyobraźnię popów andaluzyjskich, że stawali się anarchistami. Do dzisiaj wszystkie prawie wybory w Andaluzji wygrywa lewica. Proszę Państwa, czy też dziś czasami jest to przedmiotem sporu, to stary znaczek pocztowy z Jarosławem Dąbrowskim. Dziś często władze miast zmieniają Jarosława Dąbrowskiego na tego Dąbrowskiego związanego z hymnem. Otóż, proszę Państwa, ten Dąbrowski po powstaniu styczniowym trafił do frakcji zawodowym oficerem. No i proszę Państwa, kiedyś były w Polsce, jak wiecie, najnowocześniejsza stocznia w Polsce Ludowa była stocznia imienia Komuny Paryskiej w Gdyni, która nie do końca przeżyła transformację ustrojową, a kupił ją restaurator z Radomia. Bogatych mieliśmy restauratorów na takim. W Warszawie, w jednej z dzielnic, był plac z Komuny Paryskiej, który gdzieś przywrócony jako plac. Plac Wilsona, no i wszyscy wiedzą, że komuna paryska, no to chodzi, prawda, o komunizm, prawda. Tymczasem pochodzenie tego jest bardzo banalne, prawda, a komunizm po francusku to komuna, to jest gmina. Słynna komuna paryska, proszę Państwa, to był bunt części władz miejskich Paryża. Nie w imię socjalizmu, tylko w imię patriotyzmu, bunt przeciwko kapitulacji Francji w wojnie z Niemcami. No po prostu się nie chcieli poddać Prusakom. No oczywiście natychmiast już głosowali do tego wszelkiej maści społeczni radykałowie. No i Dąbrowski tam zginął, będąc we Francji, gdzie dziś czczono postacią, no, najsłynniejszym cmentarzem we Warszawie jest jego grupa. W Polsce jest uważany za komunistę, prawda? Chociaż natomiast niestety największym grobem na cmentarzu w Warszawie jest najbardziej okazałem jest mauzoleum Tirsa, który jest pacyfikował komunę. Tak. To zresztą był, jak pan tego nawiązuje, bardzo, bardzo ważny moment. To znaczy był to moment, w którym takie środowiska, jakbyśmy powiedzieli, liberalno-mieszczańskie, wolnościowe, ostatecznie zerwały z rodzącym się ruchem robotniczym. To dokładnie była komuna paryska, które nie zmienili konserwatyści i prawica, tylko tak jak pan mówił, to TAPS i te środowiska tak, na swój sposób postjakobińskie. Natomiast, proszę Państwa, jakby cała ta nasza historia, to jest historia powstań.
Piłsudczycy na przykład w okresie nie wpisywali do tych powstań także rewolucję 1905 roku, o której będzie jeszcze mowa, oraz jest jeden bardzo znany polski historyk, który użył tego pojęcia, drugie powstanie listopadowe, że w 1918 faktycznie doszło na ziemiach polskich do kolejnego powstania. Wszystko to było jakby w anturażu rewolucyjnym, absolutnie niekonserwatywne i tak dalej. I proszę Państwa, jakby ten wątek skonkludować, i najważniejszym, najciekawszym intelektualnie, najmądrzejszym historykiem polskiej prawicy jest profesor Andrzej Nowak z Krakowa. On w ogóle miał być swego czasu kandydat PiS-u na prezydenta, tak? zanim ktoś tam wymyślił Andrzeja. Potem oczywiście historyk bardzo, bardzo dobry, lekkim biurem piszący, natomiast warto dokładnie się wczytać to, co on pisze. Ma taką jedną niesamowitą frazę, którą w każdym swoim tekście już umieszcza. Otóż stwierdza on, że Polacy byli narodem antyimperialistycznym. Żebyśmy walczyli z wszystkimi imperializmami. Tak samo to jest język lewicy. Wskazuje na różne punkty polskiej myśli politycznej. Wskazując, że one wszystkie były przeciwko wielkim imperiom, które łapią innych i tak dalej. No i to pokazuje, proszę Państwa, że on to porównał w tym momencie na przykład do zachodnich tendencji antykolonialnych. Jak wiecie Państwo, w Europie Zachodniej trwają rozliczenia z kolonializmem. Tak? Francji z wojną Walgieli. W Niemczech choćby kwestia Namibii, prawda? Gdzie Niemcy popełniali okrutne zbrodnie na początku XX wieku po stłumieniu powstania tamtejszych ludów i tak dalej. I na Zachodzie chcemy się dziwić, no dlaczego państwa, które doszucowały, dlaczego u nich nie ma takich tendencji, czy jest taki nurt quasi naukowy postkolonializm, czy tam nie ma postkolonializmu, czy w ogóle takie refleksje antykolonialne. No to Nowak na to odpowiedział właśnie w ten sposób. Pola, to my byliśmy kolonizowani, to my byliśmy takim buntem, antyimperialnym. Więc trochę ta nasza prawica jest dziwna. Ale proszę Państwa, to obok dziwów jeszcze nie koniec. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że jednym z najważniejszych tematów w polskiej polityce w tej chwili jest reprywatyzacja. Wiecie Państwo, mamy takie niby czysto prawne. I reprywatyzacja oczywiście jest humbugiem, bo na podstawie tych samych przepisów prawnych sądy w latach 90. z reguły odmawiały reprywatyzowania, w XXI wieku doznały nagłego olśnienia. No i można wiele różnych argumentów prawnych znaleźć, prawda, przeciwko reprywatyzacji dotyczących ciągłości prawnej, dotyczących formalnego i rzeczywistego stanu danej nieruchomości, prawda, i tak dalej, podmiotów odpowiedzialnych za utratę własności, no i także argumentów natury politycznej i moralnej, prawda, dlaczego te krzywdy wyrównywać, nie inne krzywdy, i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co, proszę Państwa, dla mnie jest najciekawsze, to wątek, który zaczął się w Polsce pojawiać pod tytułem jacy nasi arystokraci byli bardzo tacy patriotyczni, dużo zrobili dla ojczyzny, kultury i tak dalej, więc tak głupio ich potomkom nie oddać. No już pomijam, że Targowica bynajmniej nie była dziełem bochów, tylko jak najbardziej elit tego kraju. Proszę Państwa, to jest zdjęcie, które co się mogło stać w Warszawie w 1897 roku, prawda? No nic, no jak ktoś tam miał tam kursa, prawda, i tą resztę w liceum, to tak jak każdy usypia po 15 stronie, prawda? Nuda, prawda? Otóż, proszę Państwa, to są zdjęcia z wizyty cara, ponieważ car Mikołaj II w swojej łaskawości postanowił na chwilę zapomnieć grzechy Warszawy i Polaków i odwiedzić. Stołeczne elity, arystokracja, bogate mieszkańcy z wdzięczności za wizytę cara, to jest inne zdjęcie z tego, były delegacje różnych grup społecznych, z wdzięczności zebrały milion rubli, żeby wręczyć za to tylko, że był łaskaw, zaszczycić. No, bo znaczy, że Państwo, że dzisiaj obserwuję czasem wizyty dyplomatów niektórych, szczególnie zaoceanicznych państw w Polsce, to nie wiem, dlaczego te epizody mi się jakoś tak nasuwają. Milion dolarów wręcz. Tak, tylko te podarki, mam wrażenie, są trochę więcej warte, prawda, bo kupić
jakiś tam rakiet, prawda? Na które trzeba będzie płacić przez parę dziesiąt lat, to jednak myślę więcej niż milion, nawet przez tych gruby. No proszę, i to była taka spontaniczna zbiórka, prawda? I tak dalej. No tak w kontekście obecnej reprywatyzacji wygląda to trochę inaczej. Co więcej, proszę Państwa, w mieście Wilnie rok później, też po wizycie cara, wdzięczna arystokracja na czele komitetu stał Mikołaj Radziwiłł. Zbudowała pomnik Mikołaja Murawiewa, zwanego popularnie Wieszakielem. No to był gubernator, po prostu wieszał Poznańcu Stoczniowym. To tak w ramach patriotyzmu, myślę, mocny tytuł do reprywatyzacji. I tak dalej. I proszę Państwa, idąc dalej tym tropem, to jest proszę Państwa okładka książki wydanej w Rosji, Roman Dmowski, Germania, Rosja i polski Babus. To najsłynniejszy tekst Dmowskiego, taki, który stworzyłem lecję jako odrębną formację od innych polskich nurtów, wydany w Rosji. Co więcej, proszę Państwa, w latach 20. tworzącym się Związku Radzieckim, wydany jeden z artykułów Romana Dmowskiego. No i wreszcie, tak jak mówiłem, pan Roman był posłem do rosyjskiej Dumy i to już w wieku XX. Co nie przeszkadza, prawda, uznawać go za ojca polskiej niepodległości. Zapewne Państwo otrzymacie w tym momencie od ewentualnego polonisty odpowiedź, no tak, ale on tak przecież polonistycznie dzięki temu tam, prawda, zalegalizowano, że praktycznie Polacy mogli po rewolucji 5 roku tworzyć różne organizacje, prawda, i tak dalej. No okej, okay, no to w takim razie, o co pretensje do komunistów w czasie II wojny? Że oni dokładnie to samo mówili. Dzięki nam Polacy z całego Związku Radzieckiego przyjechali do Polski, prawda, wrócili do kraju potem. Panna Wasilewska, polskie dzieci z licznych domów dziecka, prawda, radzieckich wyciągała. No ale albo jest dwóch palet rogów, albo jest dwóch zdrajców. Będzie wyglądało. W tej sytuacji, no to jakby pan chciał coś powiedzieć. Ja bym nie zrobić tak z pozycji wiadomych też było opozycji. No to nawiązując do literacji postaci, raczej określiłbym to mianem Walen Rodzika, biorąc pod uwagę szczebel, na której to się rozgrywało. No ale wie pan, idąc dalej tym tropem, już nic nie zdziwi od czasu, jak ja zauważyłem, byłem członków PZPR i związanych dziś z prawicą, którzy byli na obchodach 25-lecia odzyskania niepodległości, prawda, i mieli plakietki 25 lat wolności. Pomyślałem sobie, jak oni strasznie musieli być prześladowani przed rokiem. Aż mi się trochę żal zrobiło. Proszę Państwa, kiedy zaczęła się tworzyć nowoczesna polska polityka, to tu pozwolę sobie, nie licząc zabitego komara, tak, przez DKPiR, otóż zwróćcie Państwo uwagę, nie wchodząc już w szczegóły, jedynym nurtem w Polsce, który dążył do pełnej państwowej niepodległości na rewolucyjnej drodze, był ruch socjalistyczny. Drugi nurt lewicy, który miał dużo mniejsze wpływy na ziemiach polskich w postaci takiego prekomunistycznego ruchu, często tożsamianego z postacią Róży Luksemburg, mówiąc w skrócie, traktował kwestie narodowe jako takie, które rozwiąże się przy okazji rozwiązania wszelkich problemów, ponieważ on wierzył w rewolucję światową, na to, że światowy kapitalizm musi się zapalić, a wtedy rozwiąże się wszelkie problemy. Tak? I problem nierówności społecznej, biedy, równości kobiet, kwestię narodową i tak dalej, to przy okazji, prawda, i tak dalej, więc na przykład Róża Luksemburg, która gruminie zwalczała ideę niepodległej Polski, jednocześnie broniła Polaków jako narodu przed wynarabianiem przez Niemcy. Inna perspektywa. Natomiast lojaliści wywozili się zawsze z krajów prawicy. Tego symbolem był Aleksander Wielopolski. Zauważcie, że dziś prawica się do niego nie przyznaje, poza Korwinowcami. Natomiast ewolucja MDC była, powiedzielibyśmy dzisiaj, degresywną ewolucją, to znaczy oni zaczęli jako ruch niepodległościowy. Mało brakowało, że państwa Dmowski został publicystą robotnika.
Myśliwi twierdzą, że konflikt to niewiasty między nim a Piłsudskim. Przyczyną tego, że pan Roman odszedł od niepodległościowego socjalizmu, prawda? I proszę państwa, w XX wieku narodowcy w zasadzie zrezygnowali z hasła niepodległości. Uznali, że ważniejsze jest przetrwanie narodu, że państwo może być tylko pochodną silnego narodu, więc nie można zacząć od stworzenia państwa, bo będzie to państwo w ruchu i ono natychmiast zostanie zniszczone. To trzeba stworzyć silny naród, czyli najpierw zjednoczyć ten naród pod jednym zawodem. Uznali, że najlepiej pod bewem rosyjskim, no bo Rosja jest mniej groźna dla Polski niż nowoczesne, dynamicznie rozwijające się Niemcy. No, boję się, proszę państwa, że dziś taki pogląd nie przyszedłby przez żadną lustrację. I proszę państwa, idąc dalej, jeszcze jedna ciekawostka. Tak, i proszę państwa, kilka cytatów. Pierwszy cytat dotyczy tego, że Polska, jeśli ma się odrodzić, a powinna się odrodzić, musi być olbrzymia terytorialnie. W tym kosztem Niemiec musi mieć dostęp do wybrzeża. No niewątpliwie proroczy cytat. Kolejne, proszę państwa, cytaty. Ten górny oddaje emocje względem Rosji. A zwróćcie państwo uwagę na ten poniżej. Cóż to jest za koncepcja? Marx? Tak, to są, proszę państwa, cytaty z Karola Marxa. Wbrew pozorom to nie jest żaden działacz prawicowej partii w Polsce. Znaczy Karol Marx. No, mamy rok Marxa, tak w ogóle. I kompletny absurd w Polsce polega na tym, że nikt z jego krytyków, a mało kto z nielicznego grona jego obrońców, przypomina poglądy Marxa w sprawie Polski. Jak trafnie zauważył kiedyś jeden z badaczy, Marx był większym polonofilem niż my sami. W tym czasie, jak państwu pokazywałem te wizyty, kiedy większość Polaków, absolutna większość polskich elit kolaborowała z Zachodem, która nie wyobrażała sobie, prawda, perspektywie sięgającej ich życia, powstania niepodległej Polski. Marx, a to są ten wcześniejszy z Engelsa, ten paseł z Marxa. Marx w końcowej fazie swojego życia był najgorętszym, znaczy on był przez całe życie był jego polonofilem. Proszę państwa, było to tyle ciekawe, że prywatnie Marx na skutek Wiosny Ludów nienawidził Słowian. Ponieważ w czasie Wiosny Ludów przeciwko Węgrom wystąpiły różne narody, na przykład Słowacje. Uważał ich za takie nieokrzesane, dzikie i dzielił narody na postępowe i reakcyjne. No, mówiąc brutalnie, mało to może lewicowe, ale przewidywał coś, co byśmy dzisiaj nazwali wynarodowieniem. Natomiast najciekawiej wyobrażał sobie naszą część Europy. Uważał, że powinny tam istnieć Niemcy, Węgry, Polska, Turki starczy. Otóżcie państwo uwagę na ten drugi cytat. Jaka to jest koncepcja z tym 20 milionami bohaterów? Jak byście ją opisali? Jaką rolę ma pełnić Polska w Europie? Czy dmurza? No, proszę państwa, papieże Karol Marx i polska prawica mówili na temat Polski to samo. No, gdyby próbować znaleźć jakieś cytaty legitymizujące członkostwo Polski w Pakcie Północnoatlantyckim. Wydaje się, że niektórzy w historii mówili to samo, Marx i papieże, tak? No tak, tak. Inaczej nie, papieże wcześniej. Jak Polska była potężna, to tak gdzie? No nie wiem, tak. 1683. Proszę państwa, Marx był polonofilem. Uważał Polaków za naród nowoczesny, postępowy, rewolucyjny i tak dalej. I jak państwo widzicie, chronicznie nienawidził Rosji. Uważał, że Rosja będzie takim żandarmem Europy, prawda? Jak gdzieś wybuchnie rewolucja czy powstanie, to jeśli rząd będzie upadał, to natychmiast zadzwoni po marynę z nadwągi, prawda? I oni natychmiast się pojawią. I proszę państwa, dlatego pomijanie postaci Karola Marxa dla walki o niepodległość Polski byłoby najzwyczajniej w świecie niesprawiedliwe. Tysiące Polaków dochodziły do poglądów niepodległościowych, między innymi poprzez pisma Marx,
szczególnie młodej generacji Polaków, często dzieci powstańców styczniowych, którzy trafiali na uczelnie, znali języki i tak. Ale proszę Państwa, to jeszcze jakby nie koniec listy naszych przyjaciół i sojuszników. Otóż, proszę Państwa, wiecie, kto to był Michał Bakunin? To był twórca anarchizmu. Faktycznie twórca ruchu anarchistycznego. Rewolucjonista, no, którego przygody mogłyby stać się kanwą nie tylko biografii, ale filmu. Otóż, proszę Państwa, Bakunin, który skądinąd nienawidził Marksa, zgłosił się jako ochotnik do powstania styczniowego. Dojechał tylko a propos do fundacji, do Wrocławia i tam czekał na sygnał z Polski, ale niestety zanim sygnał nadszedł, prawda, to powstanie już upadło. No, można by się zapytać w tym momencie, to gdzie są w Polsce ulice Marksa i Bakunina? To co proponował Marks? Słucham? Marks jest w Bielanie. No ale to... Co? Tak, jest w Bielawie. A może to obraci Marks choć? Znaczy nie, no tam, gdzie nie zdążono. Ale zobaczcie Państwo, jedno też charakterystyczne. W PRL-u wykrowano różnych tam rodzimych bohaterów. Starsi z Państwa mogą rodziców wiedzieć tam. Nowotko, Buczek, Karol Świerczewski. Nie mówiąc o Janku Kosie. Ale Marksy gospodarowano bardzo oszczędnie. To znaczy, ta antyrosyjskość Marksa no nie do końca się w to wpisywało, prawda? Tak. I po okresie stalinowskim no Marks trochę tam zniknął, bardziej był taki kategoriach intelektualnych traktowany niż jako sztandar polityczny. No i proszę Państwa, ruchy socjalistyczne, które powstały w drugiej połowie XIX wieku, łączyły rodzącą się klasę robotniczą z ideami rewolucji francuskiej i na ziemi polskiej to zejście się tego ideału patriotyzmu państwowego i haseł socjalistycznych oraz haseł wolnościowo-demokratycznych wiązało się najsilniej z tradycją socjalistyczną. Tradycją Polskiej Partii Socjalistycznej. W zasadzie to jest chyba jedyna tradycja w polskich dziejach, której nikt nie jest w stanie do końca podważyć. Bo nawet czasami można odnaleźć wyrazy uznania, nawet zresztą endeków. No tak, bo to rzeczywiście była lewica, socjaliści, no ale oni przynajmniej byli patriotami. Tradycja niepodległościowa nie może się odciąć, no bo Piłsudski do końca swojego życia od tego okresu działał, się nie odciął, a nie byłoby całej tradycji niepodległościowej bez tego. No i proszę Państwa, jednym z głównych ideologów był Felix Pern. No proszę Państwa, pytanie oczywiste. Dlaczego człowiek lewicy może być patriotą państwowym? Tutaj pytanie z dzisiejszej perspektywy. To jest proste, tak? No, każdy może być patriotą państwowym. Nie ważne, tak, ale jest jakieś wyjaśnienie. Znaczy, no państwo jest narzędziem ochrony zwykłych ludzi. No na przykład, prawda? Naturalnie. Otóż to, prawda? To jest jakby pierwszy argument. Czy polscy socjaliści jakby warunkowali nawzajem ze sobą niepodległość i socjalizm? To znaczy, doktryna Marksa zakładała, że cały świat będzie się rozwijał wedle podobnego schematu. Tak? Każdy musi wejść na tę samą drogę, bo takie są po prostu prawa rozwoju ekonomii. I jednym z etapów jest powstanie narodowego państwa, tak jak właśnie powstało w wyniku rewolucji francuskiej, wcześniej w wyniku rewolucji w Niderlandach, jak powstały Stany Zjednoczone, jak było z Wielką Brytanią. Każdy tak będzie, więc ziemie polskie też. Więc nie ma możliwości stworzenia w przyszłości stosunków socjalistycznych i wyzwolenia, jeśli nie stworzy się wcześniej
państwa. To zresztą dokładnie też w sprawie polskiej wynikało z pism samych marksistów, którzy tylko dlatego, tak jak Marx, byli skłonni wyrwać Niemcom kawał ziemi, prawda? I dać Polakom, czy jakby nie będzie socjalizmu bez niepodległości. No ale jak tę niepodległość wywalczyć? Rewolucyjnie. No, a jak doprowadzić do rewolucji? Jak to było chyba w jednym rosyjskich puszczek też to był? No czyli co? Tak, czyli co robić? Uświadamiać, rozmawiać, uczyć. No patrzcie, co mówić ludowi? Że będzie lepiej. Że będzie lepiej. Nie, to każdy polityk mówi. Przyjdzie do rozwiązania. Tak. Otóż to jest tak odwrotnie. Socjalizm jest warunkiem niepodległości, jakby nawiązać do tej zmiany. To znaczy, jeśli Polska ma się odrodzić, no to mogą ją odrodzić. Może się odrodzić tylko z pomocą ludu. No, co się nie udało do końca żadnemu z polskich powstań. Może poza rewolucją z 1905 roku. To znaczy masowym udziałem niższych warstw społecznych. Te hasła socjalistyczne są zarazem warunkiem walki o niepodległość. Nikt inny tego nie wywalczy. Bo proszę Państwa, chyba najwybitniejszy polski teoretyk marksizmu, Kazimierz Kelles-Krauss. On o tym dokładnie w ten sposób pisał. Dodało tego jeszcze jedną rzecz. Na pytanie w takim razie, dlaczego mamy robić tak, jak mówił Marx, a nie tak, jak mówił Róża Luksemburg. To znaczy, dlaczego nie mamy walczyć razem z Rosjanami, tylko mamy walczyć sami, stworzyć własne państwo. Dobrze. Tradycje polityczne Polski są dużo bardziej wolnościowe i demokratyczne niż Rosji. To byłby atak. Musielibyśmy się cofnąć w rozwoju. Ale proszę Państwa, jest jeszcze jakby jeden wątek, który należy do tego dodać, o którym dzisiaj też się często nie pamięta. Zapewne Państwo oglądaliście albo czytaliście Lalkę i pamiętacie postać Popielskiego. Jerzy Hamas, prawda, z bardziej znanej ekranizacji Lalki, wcielał się w tę postać. Proszę Państwa, czy Popielski był patriotą? To jest temat na wypracowanie. Walczył w powstaniu styczniowym. Jest tam sugestia Prusa. Nie nazwane to jest wprost, ale. No, ale potem... Cieszę się, że ktoś czyta dzisiaj. Lektury, a to tylko skróty, prawda? Pamiętam ze szkoły jeszcze. Proszę Państwa, z czego żył po prostu? Z kim na to? Ale właśnie cytując tutaj Kaczmarskiego, że zyskowna spółka w handlu z Rosją się wraca narodowym stratą. No właśnie, proszę Państwa. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ten ideał polskiego powstania i rewolucji społecznej naraz inaczej dałby radę, prawda, zaborców, a w szczególności zaborcy rosyjskiego, ziszcza się i dochodzi do rewolucji powstania. Co wtedy robi ktoś taki jak Wokulski? Co oznacza dla niego zwycięstwo takiego powstania? Zawołanie prawdy. Koniec biznesu. Skąd polscy socjaliści pojmowali patrioty w sposób klasowy? To na takiego Daszyński patrioty napisał, że wszyscy prócz hrabiów, książąt i biskupów co niepodległości Polski. Znaczy, co tam, bankierów, książąt i biskupów co niepodległości Polski. Znaczy, że oni sami mogą się wszyscy poczuwać, że oni kochają Polskę, polską mowę, kulturę i tak dalej, ale ich interes wiąże ich z zaborcami. To armia i policja zaborców jest gwarantem ich biznesu. Tak? A lud ma do stracenia tylko jedno, kajdany. Tak? Tylko lud tak naprawdę ma interes w tym, żeby powstało. Powracając do tej pierwotnej myśli, prawda, dlaczego przejmujący może się trafić, no tylko lud może wywalczyć państwo, bo ma w tym po prostu interes. I proszę Państwa, do tego dochodziły też oczywiście inne argumenty dosyć oczywiste, bardzo często spotykane motyw do dzisiaj w świecie. Znaczy, człowiek lewicy jest patriotą, bo jest przeciwko wszelkiemu uciskowi. A także uciskowi narodowemu.
No właśnie często taki argument, że polscy robotnicy są podwójnie wyzyskiwani. Są wyzyskiwani jako robotnicy i są także wyzyskiwani, prawda? Przez ograniczenia na przykład w systemie edukacyjnym jako Polacy. Teraz, proszę Państwa, największą partią polityczną w Irlandii, lewicową, stała się Sinn Féin. Partia Mesami, partia uważana za ekspozyturę irlandzkiej armii republikańskiej przez długi czas, która do dzisiaj jest na przykład antyunijna. Też jest tak bardzo przywiązana do idei niepodległości przez zjednoczenie Irlandii, poza Europą, mnóstwo ruchów politycznych, prawda, łączących jedno z drugim. Tak? Takie pytanie, bo w tej galerii przedstawiłem dwie ruchy polityczne związane ze sprawą niepodległościowej. Jak to wyglądało w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego, które się szczyci jako ta najstarsza polska partia polityczna? Czy to był taki bardziej lojalizm, czy narodowy agrarizm jednak? Ruch ludowy miał dwa bardzo różne źródła. Jedno z nich płynęło w Galicji i ono doprowadziło po kilkunastoletniej ewolucji do powstania w 1895 roku PSL-u zwanego potem Piastem, z którym była połączona postać Witosa. Otóż no, wiele by się dało powiedzieć, ale nie to, że była to tradycja niepodległościowa. Dlatego, że w Galicji konflikt społeczny wewnątrz polskojęzycznej społeczności był niezwykle silny. No, wspomniałem Państwu pośrednio o rabacji galicyjskiej. To był jeden z efektów tej rabacji, powstanie samodzielnego ruchu ludowego. On oczywiście dojrzewał stopniowo, ale w całym wieku Imperium Habsburgów, gdzie było parędziesiąt narodów i narodowości, cały miszmasz. Idea niepodległościowy faktycznie głosiły tylko dwa wody. To znaczy socjaldemokraci polscy, symbolizowani przez Daszyńskiego oraz ruch młodoczeski, też tam jest wybić silny. Nikt inny nie mówił o niepodległości. Więc powiedziałbym, że ruch ludowy ewoluował w tej materii, a on zaczyna jako taki ruch mocno klasowy. Natomiast drugi członk początków ruchu ludowego, zaczyn przyszłego PSL wyzwolenie, to są ziemie zaboru rosyjskiego w czasie I wojny światowej, kiedy Niemcy stworzyli, i Austriacy, bo część przypadła Austriakom, możliwość legalnego działania w polskim partii. I PSL, wyzwolenie, został założony de facto przez działaczy związanych z PPS-em i z Piłsudskim, jako ich ekspozytura na terenie Polski. Ponieważ ruch socjalistyczny miał duży problem z chłopstwem. Na zachodzie chłopstwo mało gdzie popierało ruchy socjalistyczne, ponieważ marsz z reguły zakładał społecznie ziemię, że zamieszki ofiarę prawo, ale nie daj mu pochop, tylko prawda i będzie wspólnie. Na ziemiach polskich to był problem, tak? I nie potrafiono się z tym uporać. Stworzyć oddzielną formację chłopstwa i ona była w latach 20. bardzo blisko związana z PSL. Oni wymyślili Narutowicza na prezydenta Polski, właśnie PSL. Więc oni ten ruch centralnej Polski był to elementem tradycji niepodległościowej. Więc no, powiedziałbym, że tą tradycję zatem z zaboru rosyjskiego trzeba by dopisać do PPS-u. A ta tradycja piastowska, myślę, że w tym myśleniu o sprawie polskiej była gdzieś pomiędzy RDC-ą a konserwatystami. Tak? Gdzieś w tej... Zresztą tak oni trochę funkcjonowali w Galicji. Prawda? Taki dowcip odbył się kiedyś, już czasów nie wiem, też jak idzie po wschodach w Sejmie, to nie wiadomo, czy wchodzi, czy schodzi. Przynajmniej z każdym. Myślę, że tam partią obrotową, więc jak widzicie Państwo, są pewne elementy tradycji polityczności. Proszę Państwa, wracając na szlak, pojawiały się też takie argumenty, które były trochę konserwatywne. Znaczy, Mieczysław Niedziałkowski, główny okres Krausa, tylko późniejszy polski wspomnia, ideolog PPS-u, kiedyś napisał, że jednym jest w zasadzie bliżej do konserwatystów i nacjonalistów niż liberałów, ponieważ socjalizm także oznacza dążenie do wspólnoty. Tak? I pozytywnych uczuć, które ludzi łączą, takiej totalnej atomizacji, jakby chciałbym wyrazić. Z dzisiejszej perspektywy to jest bardzo ciekawe, bo jak Państwo się u siebie, lewica w Europie przeżywa straszny kryzys. Zwija się na naszych oczach. Są takie kraje, gdzie partia, jak Finlandia, gdzie partycja demokratyczna ma w tej chwili 3 razy mniej głosów niż miała 20 lat temu.
Natomiast w niektórych państwach pozaeuropejskich ruch lewicowy, na Ameryka Łacińska przeszła, w XXI wieku. No też jest teraz trochę defensywnie, ale jednak wciąż się jakoś tam trzyma. Przeżyła taką falę lewicowości. Lewicowości w takich krajach jak Ekwador, Bolivia czy Peru, szczególnie w tych dwóch pierwszych, opartych o indygenizm, czyli o wspólnotę Indian, o to ocenie narodowe, o tej jakby najniższej warstwy społecznej, najbardziej zawsze prześladowanej pod każdym względem. Jak Państwo widzicie w Azji na przykład komunizm w radzieckim stylu zlał się bardzo silnie z patriotyzmem państwowym. To jest kasus Chin, kasus Wietnamu, sprawie znanego u nas Laosu, gdzie na przykład dawni komuniści, proszę Państwa, łyknęli buddyzm. U nich tam Lenin i Budda, i oni wygrywają tam każde wybory, nie ma problemu. I tak dalej. Czyli jeśli ktoś z Państwa obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie, to w ten sposób od niej uciekali się. Tak? Otóż, proszę Państwa, obecnie w Syrii jeszcze, do czasów Husajna w Iraku, bez swojego upadku, w obu Jemenach, w Libii przez długi czas, w Egipcie do końca lat 70. wszędzie rządziły partie ruchu Bas, czy sympatyzujące z tym, to znaczy partia arabskiego socjalistycznego patriotyzmu. One się odwołały do socjalizmu, patriotyzmu arabskiego. I one tworzyły właśnie takie nowoczesne, świeckie państwa, czyli były to państwa autorytarne. Tak? Natomiast one na przykład szerzyły fundamentalizm islamski. I fundamentalizm islamski, życzliwie przez długi czas przyjmowany na Zachodzie, był instrumentem zimnej wojny. A właśnie przeciwko świeckim ruchom arabskiego socjalizmu. Taki paradoks, ta partia, która jakby rozpaczliwie, dramatycznie, ale ocaliła istnienie do państwa syryjskiego, no to jest partia formalnie socjalistyczna. Proszę Państwa, to jest z kolei cytat głęboko post-factum wykonania Józefa Piłsudskiego. Jakoś tak dziś rzadko można spotkać w przestrzeni publicznej, prawda, jest mnóstwo cytatów z marszałka, prawda, ale jakoś tak nikt nie chce przypomnieć. Piłsudski w 1886 roku przeczytał pracę Marksa oraz jednego z liderów SPD, Wilhelma Liebknechta, czemu nie zaprzeczał z czasów, kiedy nie był związany z TPS-em. No i proszę Państwa, jeśli byśmy zapytali się o naszą taką w Europie specjalitę de la maison jako narodu, co robimy najlepiej, a co nam zawsze najlepiej w historii wychodziło, no to co byście Państwo wskazali? To zmiana oczywiście. Tak, to byliśmy absolutnym mistrzem świata, prawda? Mało było taki petat, żeby nie istniało jakieś polskie państwo podziemne, prawda? Drugi buły, przemyt, zamachy, prawda? Partyzantka, to jest życie. Szwedzi do tego, bez szans. Proszę Państwa, całą tą tradycję w olbrzymim stopniu przejęła i ukształtowała tradycja rewolucji 1905 roku. Tego, co się działo przed tą rewolucją. To słynna organizacja bojowa TBS-u, na czele której stał Piłsudski, wtedy powstała. Ten etos ludzi podziemnych, młodego człowieka w czapce kaszkiecie, wojskowych butach i z rewolwerem, prawda, za marynarką, był stworzony właśnie wówczas. Organizacja bojowa już w 1904 roku zaczęła swoją działalność. Notabene jej zaczynem była, co tu dużo mówić, akcja bicia do nieprzytomności donosicieli w fabrykach, tak a propos związków zawodowych. Organizacja bojowa PPS-u zaczynała od rozmów z reprezentacją pracodawców. Pierwsze strzały. Teraz już myślę, jakbyś prawdziwy związkowcy.
Takie wlepki w Warszawie rozlepiane przez anarcho-syndykalistów, gdzie był młody człowiek z chustą i dymiącym koltem z dymiącą lufą. Napis: oni już wiedzą, jak rozmawiać ze swoim pracodawcą. Kurczę, a gdzie to można znaleźć? Ale kolka czy wlepka? Nie, to wlepka. Nie wiem, może w Radzie Dialogu Społecznego mają jeszcze też. I proszę Państwa, no właśnie a propos memów, plakatów i tak dalej, to jeden z moich ulubionych dotyczących rocznicy rewolucji 1905 roku, prawda? Gdzie później narodowcy chodzili i sprzedawali polskich patriotów władzom carskim. Tak, proszę Państwa, otóż wiesz, rewolucja 1905 roku była też zrywem niepodległościowym. Oprócz robotników uczestniczyło w tym FOP i młodzież szkolna, strajk szkolny, i tak dalej. I Roman Dmowski wtedy, mimo że początkowo jego ruch popadł, przeszedł na drugą stronę. Złożył Rosji ofertę współpracy przeciwko polskiej rewolucji, w zamian za koncesję. Między innymi za ten start do Dumy. Tak jak Pan słusznie przypomina, doszło do małej wojny domowej. To było co najmniej 50 osób zabitych. W Warszawie i w Łodzi. Pan między PPS-em jest DKP z jednej strony, a Narodowym Związkiem Robotniczym. Co ciekawe, Narodowy Związek Robotniczy jednakże chwilę po tym zerwał z Dmowskim, uznał, że Dmowski zdradził i zaczął dryfować w stronę Piłsudskiego. W okresie międzywojennym Narodowa Partia Robotnicza była partią centrową. Sprawa gospodarcza w ogóle się nie różniła od PPS-u. Potem się podzieliła na część prosanacyjną, a drugą część, która trafiła do Hadecji i wielkiego nurtu antypiłsudczykowskiego. Proszę Państwa, no była to niewątpliwie najlepsza organizacja bojowa w Europie. Pierwsze strzały po powstaniu styczniowym oddane na ziemiach polskich do Zachodu były udziałem bojowców PPS-u w 1904 roku. No to jest słynny czerwiec 1906 roku, kiedy dokonano tu zamachów równocześnie. Jednego dnia. Mit, proszę Państwa, Stefana Okrzei. Otóż, proszę Państwa, w II Rzeczpospolitej Okrzeja był postacią absolutnie filozofą. Zresztą pod egidą samego Piłsudskiego, jak był faktycznym dyktatorem, nakręcono film, jak 10 Spadiaków, jeden z znanych akcji. Proszę Państwa, w 1992 roku Radni Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w Warszawie chcieli zlikwidować ulicę Okrzei. Chcieli ją nazwać ulicą biskupa Krakowskiego, który współpracował z wszystkimi zaborcami po kolei, ci, którzy stacjonowali akurat w Warszawie w Uniwacerze. Tak? W moim mieście jeszcze tak dwa lata temu wpadli na palmę, żeby Okrzei. Ja myślę, że i na Piłsudskiego kiedyś przyjdzie czas. W Polskiej Partii Socjalistycznej był 21 lat. Młody Piłsudski, że był w młodości, tak trochę socjalistą, tam to nie był buntownikiem młodości. 21 lat w Polskiej Partii Socjalistycznej. Nie był socjalistą. Nie, Korwin był stronnictwem demokratycznym. Nie, młody to się deklarował zawsze, że nie był socjalistą. Tak, nie, to ciekawe. Nie był formalny. I proszę Państwa, kolejny jakby zapomniany epizod, a propos też związków zawodowych, to też proszę Państwa Republika Ostrowiecka. Mało kto dzisiaj o tym epizodzie, proszę Państwa, pamięta. Otóż pierwszy wyzwolony kawałek Polski podczas zawodów to był grudzień 1905 roku. Ostrowiec Świętokrzyski, jak Państwo wiecie, jest miastem Huty. Hutnicy z Ostrowca, tam jeszcze byli pracownicy chyba przemysłu porcelanowego, Śmielowa niedaleko, i tak dalej. Proszę Państwa, z tego terenu po prostu Rosjan albo wypędzono, albo zablokowano na komisariatach i jednostkach wojskowych.
władzę przejął komitet rewolucyjny na czele z Ignacym Bernerem. W 1905 dostał, proszę Państwa, przez kilka tygodni dopiero takie płucz, bo w Łodzi wtedy wkroczył 4 pułki wojska. Tutaj też sprawdzono regularne frontowe jednostki rosyjskie. Natomiast, proszę Państwa, w Warszawie jest osiedle Bernerowo, na wojskowym Demowie. Też przetrwało i drugowe imperium. Dlaczego tu nikt nie dekomunizuje? No bo tu przecież... Więc proszę Państwa, kolejny epizod zapomniany, a szkoda. I proszę Państwa, jeden z historyków zauważył trzeźwo, że 1905 roku był jedynym zwycięskim powstaniem do czasu niepodległości. Jedynym, po którym los Polaków był lepszy po niż przed. Przywrócono wiele, stworzono wiele elementarnych sądów polskich, a to dotyczyło też związków zawodowych. Otóż, o ile w zaborze austriackim, te związki zawodowe w ramach austriackich, czy w ramach stowarzyszeń jeszcze podrzemieślniczych już istniały, to w rosyjskim legalnie związki mogły działać dopiero na skutek ukazu carskiego. I dlatego ze strachu przed dalszym rozwojem rewolucji i główną rolę notabene w komisji organizującej związki zawodowe, które powstawały od października 1905 roku, odgrywali kolejarze. No co mnie dziwi, ze względu na to, to jest profesja, która wyjątkowo się nadawała do działalności związkowej i politycznej, ze względu na wysoki poziom kompetencji, tej kwalifikacji, częstotliwość kontaktów międzyludzkich i przemieszczania się. Oczywiście tam potem carat stopniowo to ograniczał, i proszę Państwa, zakazywał tworzenia ogólnokrajowych centra związkowych. Potem zakazał działalności politycznej związków zawodowych. Jak ja dzisiaj słyszę, Jezu, jakie te związki są związane, się w politykę mieszkają, a przecież one się tylko płacą, zajmować BHP i tak dalej. No, urzędnicy carscy 1907 roku coś takiego mówili, jak Państwo wiecie, no, większość centrów związkowych w świecie, jakie związki z polityką ma. Czasem głębsze związki, to niedawno zwłaszcza to, w świecie zachodnim z partiami socjaldemokratycznymi, czasami mniejsze, ale zawsze jakieś korelacje są. Proszę Państwa, czy robimy krótką przerwę, czy nie? No to 5 minut. Wracajmy do rewolucji. No to proszę Państwa, po upadku rewolucji Piłsudski uznał, że nie da rady pokonać Rosji strajkiem robotniczym. Więc trzeba mieć do tego regularną armię. Związek Walki Czynnej i Związek Strzelecki powstawały jako bojówka PPS-u. Co więcej, nawet rodziło to prorocze skądinąd w obrębie PPS-u zastrzeżenia. No przecież my już mamy tam swoje pogotowie bojowe, to po co będziemy jeszcze jedno? I proszę Państwa, innym z elementów mistyfikacji, mitologizacji we współczesnej Polsce są regiony Piłsudskiego. To jest, proszę Państwa, ich szlak bojowy, który, jak wiecie, zaczął się w Krakowie, na Leandrach. Mało kto natomiast, proszę Państwa, wie, że ten szlak miał wyglądać zupełnie inaczej. Piłsudski chciał maszerować na Warszawę i stworzyć tam rewolucyjny rząd narodowy, maszerować przez kolejno Zagłębie Dąbrowskie, Częstochowe i Radom, czyli przez główne ośrodki rewolucji 1905 roku. Austriacki sztab generalny absolutnie nie zamierzał uczestniczyć w jakiejkolwiek rewolucji robotniczej pod egidą polskich rewolucjonistów i dlatego wysłał ich przez jedną Kielecczyznę. Proszę Państwa, to jest orzełek legionowy. Co zwraca uwagę jego? Brak korony. To wstyd dzisiaj przyznać. A dlaczego tam nie było korony? No bo przecież monarchiści i republikanie byli Polaków rządcami i Otóż to, proszę Państwa, orzełek legionowy był bez korony, bo korona symbolizowała zaborców, a brak korony przyszłą republikańską Polskę. To było pochodną socjalistycznych filiacji, o których za chwilę powiem. Proszę Państwa, co więcej, jak rewieliści wkroczyli na Kielecczyznę, gdzie, wiecie, nie byli skądinąd,
chlebem i solą Brytanii. Gdy stworzyli pierwszy komisariat swój, który miał sprawować władzę lokalną w Miechowie, w takiej miejscowości na pograniczu Kielecczyzny i Krakowskiego, to na czele komisariatu stanęło działacze PPS-u, Stanisław Tori i sam Daszyński. No i proszę Państwa, absolutnie osobliwą formacją zbrojną była pierwsza brygada, szczególnie zaś jej najstarsza część. O Orzełku już, proszę Państwa, była mowa. Zwróćcie uwagę na strój samego Piłsudskiego. Co w nim zwraca uwagę? Czego nie ma? Pagonu. Nie ma pagonu. To była armia, których oficerów Piłsudski naznaczył i zapowiedział im, że w każdej chwili mogą być odwołani. Była to armia, której nadreprezentowana była inteligencja, było na przykład mnóstwo doktorów filozofii oraz robotnictwo. I proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, jak się do siebie legioniści zwracali. Towarzysz? Nie, aż tak to robili. Obywatel. Ta formuła wzięta w PRL-u, prawda? I w życiu urzędowym, i w wojsku miała w sobie coś z regionów. To wspomnienia legionistów są absolutnie niesamowite. To przypomina jakąś permanentną balankę, absolutne łamanie wszelkiej dyscypliny. Fanatyzm. To, proszę Państwa, oni mieli kilkukrotnie wyższe straty wśród oficerów niż jakakolwiek inna armia na frontach I wojny światowej. I proszę Państwa. Tak, zupełnie. Tak, ale takie są skutki amatorstwa na froncie. Proszę Państwa, w szeregach pierwszej brygady, między innymi Tomasz Arciszewski, jeden z liderów protestu, jakiś zresztą ostatni premier w czasie II wojny rządu na uchodźstwie i jeden z liderów związkowych w drugiej Rzeczpospolitej, Deszewin Hecker, potem poseł, Herman Lieberman, bardzo znany adwokat, poseł, później więzień czeski w II Rzeczpospolitej, Aleksandra Piłsudska, partnerka Piłsudskiego, też członkini PPS-u była w pierwszej brygadzie, Ksawery Braus, którego daleki krewny był senator Romaszewski, Sławoj Spadkowski, w pierwszej brygadzie był jeden z założycieli PPS-u, skąpinął na froncie Sulkiewicz, polski tatar, skąpinął. Był tam też notabene Rola Rzymierski, choć nie zrobił na PPS-u. Nie marszałkiem. Tak, jeszcze nie marszałkiem. Proszę Państwa, jednym z dowódców stojącym najpierw na czele drugiej kompanii w pierwszej brygadzie był generał Stanisław Tessaro, członek PPS-u. Szczególnie ta najstarsza część legionu. Proszę Państwa, PPS w zaborze austriackim i rosyjskim w zasadzie przestała istnieć w 2014 roku, ponieważ cała kadra zaangażowała się w legion. No, też jakby absolutnie dzisiaj nic o tym niestety nie przeczytamy. Oprócz tego, proszę Państwa, istniały też konspiracyjne struktury bojowe PPS-u. Co więcej, to koordynujące akcji zbrojnych, akcje eksploatacyjne już w czasie I wojny światowej po rosyjskiej stronie frontu. Także, proszę Państwa, struktury Polskiej Organizacji Wojskowej były bardzo silnie związane z PPS-em, a w POW-u bardzo mocno nadreprezentowani byli robotnicy jako grupa zawodowa. Proszę Państwa, to PPS w zasadzie jako pierwsza partia polityczna w czasie I wojny światowej mówiła o stworzeniu niepodległej republiki Polski. Zresztą Piłsudski, choć przestał być członkiem PPS-u w 2014 roku, przestał się nigdy formalnie nie wypisał. Natomiast ostatni raz na zebraniu socjalistycznym był mniej więcej dwa miesiące przed wybuchem I wojny światowej, no, działali ramię w końcu wojny przeciwko wszystkim zabobcom. Warto też, proszę Państwa, do tego dodać, że w czasie wojny w zasadzie
powstała centrala związkowa, która była główną związaną z PPS-em w okresie międzywojennym. We wrześniu 1916 roku w Warszawie powstała centrala związku, która później stała się podstawą Związku Stowarzyszeń Zawodowych, a w Krzyżewskim też powstał na jej czele. Notabene a propos dyskusji o kodeksie pracy, to w 2017 roku rozpoczęto falę strajków pod hasłem walki o 9-godzinny dzień pracy. I proszę Państwa, choć związki zawodowe w zasadzie przestały funkcjonować na samym początku wojny, nastąpiło żywiołowe pogrodzenie w roku 1917, ponieważ rozpoczęły się strajki. To też jest zapomniany epizod polskiej historii. O powstanie listopadowe roku 18 było poprzedzone przez półtora roczny okres strajków. Strajków zarówno czysto płacowych, ale także strajków, notabene proszę Państwa, w Zagłębiu Dąbrowskim w październiku 18 roku walczono 8 godzin dzień pracy. Niemcy przed wycofaniem się uległy w tej materii, ale także mnóstwa strajków politycznych. Między innymi przeciwko sprawie Chełmszczyzny, jak Niemcy zawarli pokój z bolszewikami, prawda? No to od tej quasi autonomii polskiej odłączono. Proszę Państwa, Polska Komisja Likwidacyjna w zasadzie była pierwszym organem, który przejął władzę na terenie Galicji. O czym na pewno musieliście uczyć się w szkołach. Polska Komisja Likwidacyjna była współtworzona przez PPS. Daszyński był wiceprezesem, członkiem był też człowiek, który potem odegrał bardzo dużą rolę, Jędrzej Moraczewski, a resort górnictwa, no bo tam były także tereny i polskie, i czeskie związane z górnictwem, dostał Henryk Diama, działacz PPS-u. Równolegle, proszę Państwa, też zapomniana trochę postać Tadeusz Rege. Jeszcze wcześniej nawet niż w właściwej Galicji na Śląsku Cieszyńskim. Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego przejęła władzę, a jej członkiem był m.in. Reger, a olbrzymią rolę odgrywał Związek Górników Moraw Galicji i Śląska. Natomiast proszę Państwa, tym wydarzeniem oczywiście, które dla Lewicy zawsze służyło za legitymizację Unii, zarówno II RP, PRL-u, jak i obecnie jest oczywiście słynny tymczasowy rząd ludowy. Powstały 7 listopada, pod wodzą Daszyńskiego. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę też na zapomniany epizod. Na nazwę nad samym rządem, nazwę państwa, Republika Polska. Otóż Polska formalnie do lutego 1919 roku nazywała się Republika Polska. Proszę Państwa, ten rząd był rządem czysto lewicowym, tworzonym przez PPS z dwóch zawodów, przez wspomniane tu PSL Wyzwolenie. Formalnie był tam też Witos, ale jak to jest Grzwinie zauważył, Witos na posiedzeniu rządu powiedział, że musi wyjść do toalety, już nie wrócił, zapominając dodać, że miał na myśli toaletę w Krakowie. Tam też było takie małe stronnictwo niezawisłości narodowej stworzone dla lewicowej inteligencji. I proszę Państwa, to jest tablica na gmachu, obecnie gmachu Uniwersytetu Marii Wisłodowskiej w Lublinie, gdzie ten rząd powstał. Proszę Państwa, to pierwszy organ, który proklamował powstanie niepodległej Polski. Każdy, kto bagatelizuje znaczenie tego rządu, no nie może zaprzeczyć temu, że był to akt o charakterze rewolucyjnym. Po prostu nie oglądano się ani na tamte, ani na zaborców, ani na inne siły polityczne. W składzie tego rządu Republiki Polskiej jest Edward Rydz-Śniły. Tak. Czy to zbieżność, czy... Ten sam. Co więcej, otóż no, tu jakby stawiamy pomniki, prawda, lewicy doceniamy i tak dalej. Mało kto wie, że to Rydz-Śniły wymyślił ten rząd. Tak naprawdę.
działał z poruczenia Piłsudskiego, też Piłsudski o tym nie wiedział. Tak, to słynne zdanie, że ma wprowadzać, a nie politykę robić, to powiedział właśnie do Rydza w kontekście tego rządu. Potem Rydz formalnie był ministrem spraw wojskowych, bo tak ten resort się potem, potem nazywał. Tam w CPS-u był Daszyński, Arciszewski, słynny Wojtek Malinowski, bo jest 1905 roku. No tak, był to rząd rewolucyjny, a między innymi internował komisarza tego rządu, jakby konserwatywno-endeckiego z Warszawy, który Rada Regencyjna próbowała stworzyć. Objął władze lubelskie, kieleckie, niewielką część łódzkiego. No i proszę Państwa, w swoim słynnym manifeście zapowiedziano oczywiście pierwsze stworzenie Polski jako republiki. To już był istotny kombinat, istotna część Polski tak kombinowała z ustrojem monarchicznym. Po drugie, proszę Państwa, proklamowano także republikańskiego charakteru państwa, demokratyczny jego charakter i wybory do Sejmu. Więc kolejny jakby rewolucyjny akt, a to nie było oczywiste. Tak naprawdę siły prawicowe niezbyt chciały wyborów, bo bały się, że te wrzenie rewolucyjne z całej Europy, prawda, przyniesie także w Polsce zwycięstwo partii lewicowych. Dalej, proszę Państwa, programowano pierwsze reformy społeczne, to znaczy przejęcie przez państwo lasów, to było olbrzymi problem polskiej wsi, prawda, że chłopnie mógł korzystać z drewna. Przejęcie tak zwanych majoratów i donacji, na przykład się kości niegdyś dostawał i tak dalej. Wreszcie także w końcówce tego rządu, w ostatnim dniu istnienia, minister pracy Arciszewski podpisał dekret o 8-godzinnym dniu roboczym. Absolutnie fundamentalny akt. Z zapomnianych reform proklamowano także demokratyczny samorząd terytorialny, czego zresztą do końca II Rzeczpospolita potem nigdy nie urzeczywistniała. Oraz także tworzono milicję ludową. W manifeście rządu, bo przyjęte rozwiązania Torasa Manifestu 2, zapowiedziano wielkie reformy społeczne przekazane przez Sejmic, m.in. uproszczenie ziemi, uspołecznienie przemysłu surowcowego, udział związków zawodowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami, ochronę pracy, konfiskatę mienia pochodzącego ze spekulacji. Proszę Państwa, manifest, oczywiście też się kompletnie nie pamiętam, napisało z tych ludzi, jednym z nich był Stanisław Długut, jeden z liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, Piłsudczyk, nazywany czasem Polskim Robespierrem. No i żeby tak było mile, ja to po polskiej prawicy nasą. Drugim z nich zaś był Tadeusz Hołówko. Socjalista, Piłsudczyk, członek PPS do 1928 roku. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jakie były jego losy dalsze. W 1931 roku on notabene miał kontakty z Czeczeńcami, Gruzinami i tak dalej potem. W 1931 roku został zabity przez organizację ukraińskich nacjonalistów. Proszę Państwa, rząd Daszyńskiego stworzył podstawy, proszę Państwa, z tych wszystkich rzeczy także, o czym za chwilę sobie jeszcze powiemy, do równouprawnienia. Proszę Państwa, wśród zapowiedzi była też bezpłatna świecka edukacja, o czym za chwilę. Proszę Państwa, kto został następcą Daszyńskiego? Bo ten rząd funkcjonował do 17 listopada. Jak Piłsudski wrócił, wiecie, kogo zrobił premierem? I tak, i nie. Potem zrobił premierem Daszyńskiego. Daszyński ponownie został przez Piłsudskiego mianowany. Z takiej opowieści, prawda, że tam Piłsudski, prawda, tu przestraszony, niereprezentatywny rząd, nie. Zrobił ponownie Daszyński. Dopiero po trzech dniach Daszyński uznał, że nie jest w stanie niczego zmienić. I uznano, że Boraczewski nie jest eksponowana postać Daszyńskiego, jakby symbolem socjalizmu.
A propos, proszę Państwa, tej świeckiej bezpłatnej edukacji. Otóż, proszę Państwa, niedaleko okolicy, w której mieszkam, stosunkowo blisko stąd, istnieje szkoła imienia Muraczewskiego. Prywatna. Państwa, facet, który ustanowił w Polsce bezpłatne nauczanie, rządu, który programował bezpłatne i świeckie nauczanie, dziś powstaje sieć prywatnych szkół imienia Jędrzeja i Zofii Moraczewskiej, jako że na to była zaangażowana. To jakby wdrożeń. Ucielone. To naprawdę tylko w Polsce. Notabene zwróćcie Państwo uwagę, że to jest w tym roku stworzono, kiedy sprawdzono gimnazję. To moim zdaniem pokazuje jeden z elementów reformy edukacyjnej wtedy, czy chęć wprowadzenia prywatnego szkolnictwa na poziomie średnim. Że gimnazja z ich rejonizacją natychmiast sprawdzają, że tak jak w Stanach Zjednoczonych, plebs będzie chodził do publicznych, a my tu stworzymy takie nowoczesne, europejskie, prywatne. Nazwiemy Moraczewski. Proszę Państwa, warto także pamiętać, że rząd Daszyńskiego i potem Moraczewskiego dysponował siłą zbrojną w podwójnym wymiarze. Po pierwsze, stworzył milicję ludową, której nadano status państwowy. Nie bojówki partyjnej, tylko normalny status milicji państwowej. Poza tym wciąż istniała milicja ludowa. To jest autentyczne zdjęcie milicji ludowej z Kozienic z 1919 roku. Tak jak Państwo dziś widzicie jakichś tam rekonstruktorów w mundurach, podśmiewacie się z nich i tak dalej, to pamiętajcie, że na Lewicy też kiedyś biegali, to nie w ramach rekonstrukcji, tylko prawdziwej milicji. Ale nie były to mundury z czasów Mieszka I. No nie, chociaż przypomnę, że w polityce historycznej PRL-u Mieszko I odgrywał dużo większą rolę niż Lenin. Było więcej ulic jego imienia. Ja w PRL-u, proszę Państwa, pierwszy komiks o Leninie w PRL-u wydano w 1987 roku. Cóż tam pożegnanie. Ale o Mieszku I miał komiks, przeczytałem już lata 70. Były świetnie, one są gdzieś znawiane, można je kupić, polecam. No, wymowa niekoniecznie służy pojednaniu polskim. Proszę Państwa, Józef Piłsudski, świętujemy 11 listopada, czyli powrót Piłsudskiego, który wrócił 10. A zdjęcie, które miało przez wiele lat plecznika szkolnego, było rzeczywiście zdjęcie Piłsudskiego. Rzeczywiście z jego powrotu do Warszawy, tylko też z listopada, tylko 1916. Proszę Państwa, Piłsudski, jak wrócił, mieszkał w dwóch miejscach, na Mokotowskiej oraz na Moniuszki. Tam się jest telewizja publiczna. Otóż, proszę Państwa, kiedy Piłsudski wrócił, w Warszawie trwała rewolucja. No, ta milicja ludowa PPS-u, studenci związani głównie z MTC-ą i tak dalej, wszyscy chodzili i rozdrajali Niemców. I proszę Państwa, Piłsudski po powrocie mieszkał na Moniuszki i tam, proszę Państwa, tego 10 listopada wieczorem przyszła do niego skromna delegacja, 50 tysięcy robotników pod czerwonymi sztandarami. Delegacji, która poszła do Piłsudskiego, był Zygmunt Zaremba, potem jeden z liderów PPS-u i emigracyjnych po II wojnie światowej polityki, Tadeusz Sturm-Desztrem, bardzo zasłużona postać dla polityki społecznej w Polsce oraz też później z nami działacz. PPS-u Tutal. I proszę Państwa, to wyglądało tak, że oni jednak namówili Piłsudskiego, żeby wyszedł, coś powiedział. Piłsudski stanął w oknie na pierwszym piętrze, które to widać, i przemówił do tego tłumu. A Sturm-Desztrem stał na jednym z tych wyższych okien i machał czerwonym sztandarem. Więc myślę, że scena absolutnie interesująca i zapomniana z ciekawych przyczyn dzisiaj. Ale to, proszę Państwa, jeszcze nie koniec. To znaczy PPS w zasadzie wiecowała bez przerwy. I tam trwały dyskusje, czy próbować tworzyć rząd konsolidacji narodowej, czy kontynuować właśnie rząd Daszyńskiego. Proszę Państwa, to jest widok dawnego zamku. Niestety z kluczowej sceny nie ostało się żadne z nich. Otóż na zamku wciąż stacjonowali niemieccy żołnierze. Dla nich Piłsudski był wiarygodny jako socjalista, ponieważ oni powoływali radę. Ci Niemcy migali z czerwonymi kokardkami, prawda, oczywiście.
No i właśnie uznawali, że Piłsudski jako socjalista, działacz rewolucyjny, jednocześnie żołnierz frontowy, będzie tym, który zagwarantuje im bezpieczny powrót. Nieprzypadkowe, które są Państwo na fundu regionu Piłsudskich w BZHL. No i kiedy Piłsudski tam przyjechał, to już przed zamkiem stał wielotysięczny pokut PPS-u, który zamierzał ten zamek zająć. No a Niemcy niezbyt chcieli ten zamek oddać. W efekcie krakowskim targie Piłsudski wymógł na Niemcach to, że PPS zawiesiła czerwony sztandar na zamku. Czerwony sztandar, proszę Państwa, na zamku w Warszawie wisiał 13-16 listopada 1918 roku. Polecam Państwu absolutnie niesamowity serial filmowy z lat 70. Kolonia Restytut. To jest film, gdzie wątki fabularne przeplatają się z autentycznymi wydarzeniami i postaciami. Bardzo dobry film, nauczyciele historii będą to polecają. Ja będę reżyserem filmu Luboga Korempla, członek PZP oraz potem, no, tak powiedziałbym, narodowy nurt PZP. Wesel tego SDP jeszcze nie przyjęto go z tego powodu, kiedy to powstało. Tam jest pokazana ta scena z wieszaniem czerwonego sztandaru w zamku, na Zamku Królewskim. Więc może, proszę Państwa, warto kiedyś Lewica powinna zgłosić jakiś wniosek do władz miasta Warszawy, że chciałaby zrobić rekonstrukcję wydarzeń z 13 listopada 1918 roku i przybyciem komendanta Piłsudskiego na zamek. Tak, byłoby ciekawie. Proszę Państwa, to jest zdjęcie rządu Moraczewskiego. Moraczewski to ten po prawej ręce Piłsudskiego, czyli po lewej naszej. Proszę Państwa, skład rządu Moraczewskiego nie różnił się w żaden zasadniczy sposób od poprzedniej ekipy. Też dominowali tam działacze PPS i PSL. Zwolenie też był między nimi Arciszewski. Też był Leon Wasilewski, Piłsudczyk, twórca koncepcji polityki wschodniej, ojciec Wandy Wasilewskiej w tym rządzie. I proszę Państwa, ten rząd działał w zasadzie dwa miesiące, ale działał. Po pierwsze, proszę Państwa, wydał dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Notabene Piłsudski nosił, wiecie, jak wtedy dostał ten Piłsudski? Naczelnika. Dziś, że liberalni publicyści nazywają jednego z polityków w Polsce ironicznie naczelnikiem. Choć jak sądzę, pewnie to jest na swój sposób komplement, a Piłsudczycy to wzięli z powstania. Wszystkich powstań, poczynając od Kościuszkowskiego. Proszę Państwa, z tym wiązał się jeszcze jeden zapomniany dzisiaj dekret. Niestety nigdzie nie udało mi się znaleźć jego faksymilu. Otóż, proszę Państwa, zniesiono wszystkie tytuły rodowe. To rząd Moraczewskiego zlikwidował w Polsce szlachtę. I wszyscy stali się obywatelami, a nie panami. Notabene orzeł był wciąż orłem bez korony. I też mach Sejmu został wtedy wskazany przez ten rząd. Dodajmy tutaj, proszę Państwa, że ten rząd generalnie funkcjonował w straszliwych warunkach. To znaczy w kraju wrzało. Po pierwsze było, bezrobocie sięgało 80% w miastach. Wrzała wieś, ponieważ chciała ziemi bez reformy rolnej. Wrzali robotnicy, bo chcieli albo pracy. A ci, co chcieli wyższych płac. Przy tym rząd nie miał skąd ściągać podatków, ponieważ Wielkopolska odmawiała ich płacenia, w konsekwencji reszta biznesu odmawiała płacenia. To jest tradycyjny problem rządów lewicowych w historii, czy atak ze strony wielkiego biznesu, między innymi poprzez próby omijania systemu podatkowego. Proszę Państwa, także wówczas wydano dekret o 8-godzinnym dniu pracy.
gdzie jak Państwo widzicie grzywna 5000 marek. No i tak, no to jest jakby gotowy mecz. Zobaczcie, kto jest pod tym podpisany, bo musiał być kontrasygnat oprócz Poraczewskiego, Piłsudski. Proszę Państwa, do wymiaru socjalnego jeszcze za chwilę powrócimy. Także, proszę Państwa, prowadzono ordynację wyborczą do Sejmu. Tu już nie zgłaszam na deklarację. Na tej podstawie odbyły się pierwsze wybory na ziemię Polski. To był akt autentycznie rewolucyjny. Mało który kraj w Europie miał porównywalne demokratyczne prawo wyborcze w porównaniu z ówczesną Polską. To była autentyczna rewolucja demokratyczna pod czerwonym sztandarem. Proszę Państwa, z rewolucyjnych rzeczy, pięcioprzymiernikowe prawo wyborcze, a więc nie jowe, zniesienie kurii wyborczych, proszę Państwa, pełne prawo wyborcze dla kobiet. Dlatego nazywano wtedy to prawo wyborcze sześcioprzymiotnikowe. Ten szósty dotyczył równości kobiet. Wiecie, kiedy we Francji po raz pierwszy kobiety głosowały? W 48. Do lat 70. dotrwa, tak, kilka kantonów, nie całe milion, kilka kantonów Szwajcarii. Dotrwało. Wreszcie także, proszę Państwa, równy cenzus wyborczy, 21 lat czynne, bierne prawo wyborcze dla wszystkich. Też absolutnie rewolucyjna rzecz. Żadne inne ugrupowanie polityczne poza PPS-em i PSL-em w ogóle czegoś takiego nie głosiło wtedy w Polsce. Stąd prawica nazywała to na przykład żydowskim prawem wyborczym, prawda? No bo też wszyscy, no to i Żydzi dostali, prawda? Pełnię praw wyborczych. No i proszę Państwa, to co nas interesuje, zmierzamy do finału. Proszę Państwa, dekret o związkach zawodowych. Ten dekret wydał urząd Paderewskiego, ale został w całości przygotowany przez poprzednią władzę, przez rząd Poraczewskiego, ministra Ziemieckiego. I otóż, proszę Państwa, no to był absolutny hit. Po pierwsze, rejestracja tylko zgłoszeniowa. Trzy osoby idą i zgłaszają, założyliśmy związek zawodowy. Zakładamy, tak. Druga, proszę Państwa, rzecz to jest nadzór. Otóż, jeśli Państwu się wydaje, że świat zachodni, wtedy demokracja w dzisiejszym rozumieniu tego słowa absolutnie nie. Uprawnienia władz wykonawczych były olbrzymie. Nadzór policji dotyczył wszystkich. Policja mogła, tak jak myślę, dyskusję, rozwiązania zgromadzenia czynów. Państwa, wiele zgromadzeń na świecie wtedy kończyło się tak, po prostu wchodził policja, ja rozwiązuję, ponieważ nie podoba mi się treść przemówienia, bo jest wyrokowa. Dziękuję Państwu, do widzenia. Ba nawet amerykańscy przemysłowi robotnicy świata, to jest UNIWW istniejący do dzisiaj, oni tworzyli tak zwany free speech movement. Znaczy w Stanach Zjednoczonych istniało już w XX wieku olbrzymie ograniczenia publicznego przemawiania. I każdy, kto bez rejestracji i zgody policji publicznie przemawiał, był aresztowany. No i na przykład robili coś takiego, że zgromadzili się 300 osób. Pierwszy wchodził na latarnię, zaczynał przemawiać. Policja go ściągała, aresztowała. Wchodził drugi i tak po kolei. Tu, proszę Państwa, MSW nie miało żadnego nadzoru nad związkami zawodowymi. Tylko inspekcja pracy. A inspekcja pracy, tak się to nazywało, inspekcja pracy, główna inspekcja pracy, no miała mieć nadzór, prawda, tylko jakby no, związany z czysto merytorycznymi funkcjami związkowymi. Kolejna rewolucyjna rzecz, proszę Państwa. Związek reprezentuje nie tylko członków. To znaczy, jeśli podpisuje umowę, a w Polsce wtedy bardzo szybko zaczęto podpisywać, korzystając z niemieckich doświadczeń zbiorowych układów pracy, prawda? To związek podpisywał dla wszystkich zatrudnionych. Kolejna rzecz, proszę Państwa, możliwość tworzenia ogólnokrajowych centrów. Zmora każdego rządu, tak? Najlepiej, żeby związków było jak najwięcej, tylko o lokalnym charakterze. Nie narzucano także struktury związków. Mogły istnieć zarówno związki terytorialne, jak i branżowe, jak i stricte zawodowe. Kolejna rzecz to była ogólna zapowiedź udziału w pracach ministerstwa, opiniowania ustaw itd. Proszę Państwa, no to są rozwiązania charakterystyczne dla świata zachodniego z czasów po II wojnie światowej.
Pochodną tego było w 1919 roku powstawanie różnych związków, no bo różne ugrupowania polityczne to używa. Największą centralę stworzył Związek Stowarzyszeń Zawodowych, popularnie nazywany klasowymi związkami albo Komitetem Centralnym Związków Zawodowych. Animowany w Warszawie przez socjalistyczne związki z trzech, znaczy wtedy jeszcze z dwóch potem dołączyli z trzeciego związku. Do tego, proszę Państwa, dochodziło także uwzględnienie przez rząd Moraczewskiego kwestii ubezpieczeniowych, to znaczy ubezpieczenia od starości, czyli emerytur, których wcześniej nie było, ubezpieczenia od chorób, to stało się zaczątkiem później klas chorób, czyli powszechnego ubezpieczenia, oraz trzecia rzecz, ochrony lokatorów. No, Związek Polska miała jeden z najbardziej rozbudowanych systemów ochrony lokatorów w Europie. Wreszcie także, proszę Państwa, stworzenie Ministerstwa Pracy było dziełem rządu Moraczewskiego, ponieważ on rozdzielił zdrowie od opieki społecznej, czyli zdrowie de facto od pracy. Do dzisiaj taka struktura w Polsce występuje. Stworzono też Urząd Robót Publicznych, żeby walczyć z tym bezrobociem. Antycypowano prawda, Keynesizm i New Deal Roosevelta. Prawda? Stworzono specjalny urząd, on też miał swoje wojewódzkie filie. No i wspomniana tutaj oczywiście inspekcja pracy, też wzmocnienie jakby formuły, no i zapowiedź nacjonalizacji i tak dalej. No i proszę Państwa, koniecznie trzeba powiedzieć o jeszcze jakby jednym aspekcie. Otóż pierwszy pucz w Polsce, tak a propos wydarzeń z ostatnich lat, miał miejsce w styczniu roku 1919. No i gdyby nie to, że raniono z pistoletu Stanisława Tuguta, to może byłoby równie śmiesznie jak ostatnio. To jest gmach Pałac Saski, jedyny duży gmach zajęty przez grupę związaną z endecją i proendecką częścią wojska puczystów z Januszem Kisem i Sapiechą na czele. Pucz się nie udał, a jednym z przesłanek, jak się nie udał, to jest to, że kiedy przyszedł ranek, to wszystkie tramwaje warszawskie stały. Ponieważ PPS zdążyła ogłosić strajk tramwajowy. Proszę Państwa, ostatni epizod, o którym nie sposób nie powiedzieć, to jest rok 1920. Czy można prosić o, nie wiem, dwa zdania na temat tego puszu? A co tam poszło? Proszę. Znaczy, proszę Państwa, no mówiąc w skrócie, prawica absolutnie nie chciała czerwonego rządu. Grała na zwłokę i dwóch arystokratów, Januszajkis i Sapieha, związana z tym grupa oficerów, zaczęła zajmować gmachy rządowe nocą z 4 na 5 stycznia 1919 roku. Chcieli internować Moraczewskiego i Piłsudskiego. Zdołali aresztować między innymi Moraczewskiego, Tuguta i tak dalej. Szarą eminencją przewrotu był generał Halecki. Jego kult dzisiaj jest naprawdę zbiewający, także biorąc jego rolę w zamachu na Narutowicza. No ale proszę Państwa, był to taki pucz, no taki puczyk. Wiedzieli, że chcą obalić rząd, tylko no, w przeciwieństwie do Janukowicza nikt nie uciekł. No i w związku z tym, kilku ministrów siedziało pod lufami rewolwerów, kilku innych się pochowało w mieszkaniach prywatnych. Piłsudski wyśmiał całą imprezę, w ogóle się nią nie przejął, a PPS zatrzymał całe miasto. Pół zanim się zaczął, to się skończył, a Piłsudski nie karał, no bo powinien tak naprawdę zdać kulę w łeb za to. Nie karał ich w ogóle, a później Sapieha został jego współpracownikiem.
Piłsudskiego w latach 30. Oczywiście był to akt haniebny, prawda? Bo był to rząd, który realnie sprawował władzę na terenie dwóch z trzech zaborów. Toczono negocjacje z Wielkopolską i Prawicą, prawda, na temat tego. Proszę Państwa, no to jest trochę meza zabawna. Dlaczego Lewica poparła Piłsudskiego? No właśnie dlatego. To nie był pierwsza próba, XXIII rok też był taką próbą w czasie rządu prawicy. My, proszę Państwa, w roku 1920, notabene PPS była przeciwna traktatowi wersalskim. W 1920 roku, proszę Państwa, jak trwoga to do Lewicy Rada Obrony Państwa, a potem rząd ocalenia narodowego, premierem Witos, wicepremierem Daszyński. Ale o tym dziś, proszę Państwa, nie przeczytamy. No nie przeczytamy o tym, że najpierw powstał Wydział Wojskowy PPS-u, w którym działali byli legioniści. Na ochotnika do wojska zgłosili się m.in. Moraczewski, m.in. Rajmund Jaworowski, lider warszawskiej PPS. Proszę Państwa, powstał Robotniczy Komitet Obrony Warszawy. Tu macie jeden z jego komunikatów pokazujących, gdzie w dzielnicach robotniczych są punkty werbunkowe. To jest odezwa podpisana przez ten komitet, czyli jest nazwisko Arciszewskiego, Adama Szczypiowskiego, bardzo znany potem postaci. Proszę Państwa, on się właśnie przeistoczył, robotniczy komitet obrony podległości tworzył swoje linie. W ciągu tygodnia zwerbowano 1500 ludzi jako ochotników na front. No i proszę Państwa, w 20 roku na froncie wojny z bolszewikami zginął jeden czynny poseł. Poseł ochotnik. Aleksander Nawiórkowski, poseł PPS-u z Łodzi. Zginął pod Ciechaną. Ile jest ulic jego imienia? Ile jest pomników i tak dalej? Jeden ksiądz dokonujący cudów. To coś to miało być kpiną z Piłsudskiego. Bo wymyślili narodowcy Stanisław Stroński, prawda, żeby obejrzeć Czerwę Piłsudskiego. No i to jakby pokazuje deficyt. No i proszę Państwa, na koniec jakby wątek pracujący. Tak się Państwa zapytał, skąd się wzięły słowa polityka historyczna, no to skojarzylibyście je i słusznie z PiS-em. W uchwale Rady PiS-u z 2004 roku, jak ludzie po raz pierwszy w polskiej polityce o politykach historycznych. To jest Państwa okładka książki z roku 1970. I autorem jest Howard Zinn, amerykański lewicowy historyk, jeden z najbardziej znanych historyk. On też w Polsce wydał jego ludową historię Ameryki. Jest słynny cytat z niego, dlaczego został historykiem, prawda? I co on nazywał polityką historyczną. Paradoks jest taki, że to człowiek lewicy wymyślił, prowadził do obiegu słowa polityka historyczna, czyli twierdząc, że rzetelne wypełnianie obowiązków historyka będzie zmieniało świat. On twierdził, że należy stawiać tendencyjne pytania, ale udzielać rzetelnych odpowiedzi. No, proszę Państwa, na czym polega problem współczesnej lewicy? Otóż, proszę Państwa, stara lewica, socjaldemokracja, komuniści, karykaty, wyznający marksizm, twierdzili, że historia ma sens. To do czegoś prowadzi. Dlatego marksizm był tak użytecznym instrumentem walki o niepodległość Polski. Bo on mówił, że cała historia ma sens, a niepodległość Polski jest tego nieodzownym elementem. Stara lewica wierząca w marksizm wierzyła w postęp, że każdy kolejny jest bardziej postępowy. Każdy kolejny model jest bardziej postępowy od tego, co było wcześniej. Więc zajmowała się zwycięzcami. Klasa robotnicza miała wyzwolić ludzkość, miała zwyciężyć. I co budowała stara lewica? Pomniki bohaterów. Ja naliczyłem, proszę Państwa, w Wiedniu 400 różnych miejsc pamięci, pomników i tak dalej związanych z rządami tej partii w tym mieście. Przed wojną polscy socjaliści obchodzili 7 listopada jako Dzień Niepodległości. Wydawali rocznicowe kalendarze i tak dalej. Nowa lewica, proszę Państwa, pojawiła się po maju 1968 roku. Stwierdzała, że historia nie ma sensu, ponieważ cała historia to jest pasmo opresji, przemocy i tak dalej.
Powiedziała, że trzeba nie zajmować się klasą robotniczą, narodem i tak, tylko trzeba zająć się niewielkimi mniejszościami. Pod tytułem, prawda, transseksualiści w średniowieczu. To się powinna lewica zajmować. Nie powinniśmy czcić bohaterów, bo wszyscy bohaterzy mieli jakieś skazy. Powinniśmy oddawać hołd ofiarom, a historię trzeba zakończyć. Jak to mówiła? Ona nie ma sensu, jest własną opresji. Trzeba myśleć tylko o postępie, o tym, żeby nigdy nie Proszę Państwa, jeśli szukacie Państwo problemu, dlaczego lewica przegrywa w Polsce dyskusję o historii, dlaczego największe wzgóry z tych żołnierzy wyklętych, prawda? To jest mit. Nie ma nic wspólnego, pewnie sztucznie stworzone pojęcie, prawda? Pierdolf i Pilecki, którzy odmawiali walki zbrojnej, nie chcieli walki zbrojnej, są dzisiaj uważani za żołnierzy wyklętych, prawda? Tymi, którzy tam strzelali, prawda, członków partii, prawda, listonoszy czy kogoś innego. No i tu jest jakby główny problem. Problem lewicy. Znaczy, to jest paradoksalnie, że ten wzorzec ukształtowany w PRL-u się jeszcze trzymał, prawda, jak się widzi. Czy on był jakimś kontrapunktem? Nie było kultu żołnierzy wyklętych, tak jak widzi. No i z tą refleksją Państwa pozostawiam. Dziękuję bardzo.